Fugaku Uchiha to postać nieco poboczna w uniwersum Naruto, ale z tego co zobaczycie, dość ciekawa. Oto 10 ciekawostek o nim. Zapraszam. Fugaku uważał trzeciego Hokage za autorytet. Z tego powodu postanowił dać imię dla swojego syna po jego ojcu. Mam tu na myśli Sasuke. W japońskiej wersji językowej Shibi Aburame oraz Fugaku mają te same głosy podkładane przez Kenjiego Hamadę. Ojciec Sasuke odkrył, że tablica w Nakashirain zawierała sekret lepszego świata dla wszystkich. Jednak aby to przeczytać, potrzeba było wyewoluowanego Sharingana. Po Wielkiej Wojnie, gdy wszyscy kwestionowali to, że Kakashi dostał Sharingana po śmierci Obito, Fugaku postanowił uszanować wolę młodego Uchihy i pozwolił Kakashiemu zachować podarunek. Fugaku miał grupę krwi AB, tak samo jak Sasuke i Itachi. Fugaku to inna nazwa na górę Fuji. Przywódca klanu Uchiha był wystarczająco silny, aby kontrolować dziewięcioogoniastego. Jednak bał się, że jego klan będzie chciał wykorzystać to w celu zniszczenia Konohy. Mangekyou Sharingan Fugaku był silniejszy niż Itachiego, jednak nie chciał on walczyć z synem, poddał się i zaakceptował śmierć. W omakę 252 odcinka Naruto Shippuden możemy zauważyć Fugaku, jego żonę i Itachiego oglądających Sasuke. Gdy Hiruzen Sarutobi miał zrezygnować z bycia Hokage, rozważano Fugaku jako kandydata na czwartego Hokage. To już na tyle w tych ciekawostkach. Będąc z wami szczery, to moje ulubione ciekawostki, ponieważ większości z nich nawet nie przypuszczałem. Dajcie znać w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w następnych. Trzymajcie się, na razie. Cześć!